Piątek w programie Co Tam będzie między innymi dniem z kinem. Zanim jednak przejdziemy do produkcji filmowych, krótka kartka z kalendarza. 29 kwietnia obchodzimy imieniny Pawła i Roberta. Słońce wstało o godzinie 5:23, natomiast zajdzie o 20:11, dzień potrwa 14 godzin i 48 minut. Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tańca i Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. W 1885 roku urodził się czeski redaktor, reporter i dziennikarz Egon Erwin Kisz. Piątek w kinie Trójka to dzień premier i my chcielibyśmy zaprosić was na trzy takie produkcje. Stasiu, czy ty piszesz SMS-a? Mamusiu! Wybieram mamusia. Stasiu! Ratchet i Clank to kinowa wersja jednej z najpopularniejszych gier wideo wszechczasów. To produkcja, o jakiej przez lata marzyli sympatycy gier. Po zdewastowaniu własnej planety, złoczyńca Drek wraz z armią posłusznych mu blargów wyrusza na podbój kolejnych światów. Nieoczekiwanie na jego drodze staje para najbardziej zdumiewających bohaterów, jakich kiedykolwiek widział kosmos. To przedstawiciel legendarnej rasy lombaksów Ratchet oraz jego wierny druh Clank, mały robot o wielkim sercu i potężnym intelekcie. Film będzie wyświetlany w kinie Trójka do 5 maja. We called them the others. What do they want? Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth. Po czwartej fali ataku kosmicznych na jeźdźców z 7 miliardów mieszkańców Ziemi została zaledwie przerażona i zdesperowana garstka. Świat, w którym żyją Cassie, Evan, Ben i Sams, to płonące wymarłe miasta, nikt z ocalałych nie ufa nikomu innemu, a strach paraliżuje Ziemię. Młodzi bohaterowie, by przetrwać, muszą dowiedzieć się, kim są przybysze, dlaczego chcą zgładzić ludzkość i czy istnieje choćby szansa na przetrwanie. Film oparty na bestsellerowej powieści o tym samym tytule. Premiera dziś we wrześniowym kinie o godzinie 20. Pięć nieokiełznanych dziewczyn, pięć żywiołów i jedno silne pragnienie – wolność. Jednak w świecie, w którym ciągle pokutuje przeświadczenie, że kobieta powinna znać swoje miejsce, bohaterki będą musiały zaryzykować wszystko, aby żyć po swojemu. Mustang był nominowany do Oscara oraz Złotego Globu w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Premiera tego filmu w kinie Trójka dziś 29 kwietnia o godzinie 18:15. Kino to bardzo dobry wybór na spędzenie wolnego czasu. Teraz tego wolnego czasu będzie troszkę więcej, bo przed nami długi weekend i wrzesiński weekend muzyczny. I bardzo serdecznie zapraszamy was na koncerty m.in. Margaret, Mrozu i Edytę Górniak. A my widzimy się w poniedziałek, 2 maja.